Synodalność jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia, powiedział papież na spotkaniu w auli Pawła VI poświęconym upamiętnieniu 50. rocznicy utworzenia Synodu Biskupów. Przypomniał, że synod znaczy po grecku wspólna droga. Jest to pielgrzymowanie razem wiernych świeckich, pasterzy Kościoła i biskupa Rzymu. Bowiem lud Boży jako całość jest nieomylny w wierze. Ojciec Święty wskazał, że droga synodalna zaczyna się od słuchania ludu. Dalej, droga ta jest słuchaniem pasterzy Kościoła, a punkt kulminacyjny osiąga w słuchaniu biskupa Rzymu. Papież mówił o szczeblach synodalności. Pierwszym są kościoły lokalne, w których zwołuje się synody diecezjalne i inne organy kolegialne. Drugi szczebel to metropolie czy regiony kościelne, a zwłaszcza konferencje episkopatu. Musimy rozważyć, jak jeszcze bardziej przez te instytucje realizować pośrednie instancje kolegialności, być może integrując czy aktualizując pewne aspekty dawnego porządku kościelnego. Zauważył Franciszek, przypominając, że życzenie Soboru Watykańskiego II, by przyczyniły się one do wzrostu ducha kolegialności, nie zostało jeszcze całkowicie wypełnione. Franciszek podkreślił, że synodalność pomaga lepiej zrozumieć posługę hierarchiczną w Kościele, która jest służbą. Una chiesa sinodale è una chiesa dell'ascolto. Kościół synodalny jest kościołem słuchającym, w świadomości, że słuchać to coś więcej niż tylko słyszeć. È un ascolto reciproco, in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Jest to słuchanie wzajemne, w którym każdy ma się czegoś nauczyć. Lud wierny, kolegium biskupów, biskup Rzymu, słuchają się nawzajem. Wszyscy zaś słuchają Ducha Świętego, Ducha Prawdy, aby poznać to, co On mówi do kościołów.